Nie uwierzycie, co tu się dzieje. Witajcie w nowym vlogu. Krówki. A właśnie, a może? No, już zdradziła mi Hasia. Popatrzcie, jak u nas to się prezentuje. To jest cukierek o nazwie Krówka. Domowa krówka. Prosta z trzech składników. Już macie na TikToku przepis. Marek zawsze jest do tyłu spóźniony. Koniecznie wpadajcie na TikToka albo Shorta. Tam dowiecie się, jakie składniki są potrzebne i jak zrobić takie pyszne domowe krówki. A wyszła fajna, nie jest ciągnąca. No właśnie chrupkie wyszły. Krucha. Aha, krucha, nie chrupkie. Bo chrupka to ona nie jest, ale oczywiście jest bardzo słodka. No jak to krówka, powiem wam, bardzo fajnie smakuje. Także polecam wam ten przepis. Troszeczkę czasu trzeba poświęcić, wiadomo, ale nie jest to bardzo dla was, wiecie, pracochłonne. Znaczy się nie, ja wam bardziej... powiem jedno. U nas wyszły one dosyć takie miękkie, jak widać, a to, ale dlatego... Ale one jeszcze pójdą do lodóweczki. Ja wiem, ale dlatego, że po pierwsze się za bardzo jeszcze nie stężały za mocno, a po drugie one są stosunkowo cienkie. To jest mankament. Tak, bo jak kojarzycie krówka, no to jest troszeczkę wyższy cukiereczek i to inaczej też wygląda. Także dzisiaj u nas w kuchni na słodko, ale bardzo smakowicie. Od czasu do czasu, wiecie, przyda się człowiekowi taki, no... Taka dawka. Taka słodycz. A Michałce, jak smakują? Znaczy słodkie są, no i dobre. Ale lepsze niż kupne, czy gorsze? Ale jeszcze, no lepsze, lepsze. Tylko za mnie już takie jest bardzo słodkie. Bardzo słodkie. Ale ja no, ale powiem... sorry, co jest składnikiem? Znaczy no tak, ale... No, cukier głównie, ale Michałce się przyda, bo przygotowuje się, do wiecie, teraz się zaczęły kartkówki różnego rodzaju. A to polski, a to matma, a to jeszcze inne rzeczy, także trochę cukru nie zaszkodzi, żeby troszeczkę, wiecie... mózg lepiej pracował. Dobra, ja chowam króweczkę do lodówki, tylko muszę ją fajnie zapakować, żeby mi nie przeszła innymi zapachami, no i... Do pojemniczka. No i taki kolejny przepis. Ciekawe, co będzie następnego? No, słuchajcie, coś następnego musi na pewno już być na ostro albo słono, a ja wam coś pokażę. Tylko wyłączę sobie telefon, bo tu nagrywaliśmy TikToki. Ale czy wy to rozpoznajecie? To, słuchajcie, śmigało na TikToku jako też reklama i to są case'y na akurat iPhone 13 Pro Max. 13? Tak, 13 tak, Pro Max. Pro Max. I powiem wam, tego nigdzie w sklepach u nas nie idzie kupić. Tak, one są, te ramki są robione pod kolor modeli. Co prawda, tu jest takie szkiełko, jakby to powiedzieć, nie mleczne, no mleczne albo mrożone. Aha, mrożone. I metalowa ramka jest, ja wam pokażę to z bliska. I najlepsze jest to, że te ramki kupiliśmy po zaledwie 19 zł i bardzo fajnie się trzymają na telefonie. Marzena już tutaj ma w świetle. Ja jestem bardzo zadowolona, no naprawdę jestem w szoku. A ileś ty dała za, to, za tego case'a ja nawet galerii? Nie gadam. I ten case właśnie, on był taki tutaj wykończony gumowo. No, gumowy, no. Ja nie lubię tego typu, ale no był taki najbardziej taki neutralny, taki grzeczny, że tak powiem, bo ja nie lubię znowu jakichś takich krzykaczy, ale ten prezentuje się po prostu znakomicie i jestem w szoku. I fajnie szoku. Się trzyma, nie? Telefon. Bardzo fajnie, jest taki stabilny w ręku, no i podoba mi się w ogóle ten design, jak to tak można powiedzieć, i tylko to jest jeszcze, co to było na znaczy takim... Się, ja na reklamie widziałem, że były przeźroczyste te szkiełka. Znaczy, ten znaczy to nie jest szkiełko, no. To jest. A to jest pod ładowarkę akurat. I tu macie jeszcze taki, wiecie, dzynks. Możecie sobie przeciągnąć taką zawieszkę, czy tam... No... Albo tu można też do ramki przeciągnąć. No tu, no widzisz? Tak mam. Aha, ale to powiem szczerze, że mnie by chyba tutaj bardziej pasowało. Aczkolwiek ja skończę tak, że w ogóle nic nie będę miała. Minimalizm stosowany u mnie, ale naprawdę bardzo fajny. Marek, udał ci się... Ale słuchajcie, ja tu nie o to, żeby, wiecie, się pochwalić tymi ramkami, a że tymi case'ami, tylko mi chodzi o coś innego. Że u nas Marzena dała za gumową po prostu 140 zł, a takie same ramki na, wiecie, no chińskim sklepie są po, uwaga, ile? 8 zł. To są dopiero jaja jak berety. Ja będę, że tu jest 6 zł, a jedna... Tak, Michał się też tam kupuje i ja wam powiem, że ja osobiście w ogóle nie lubię case'ów. Ale to jest anty w ogóle sklepów, tak? Tak, ale kupiłem, żeby przetestować, bo mnie, wiecie, co mnie najbardziej zaintrygowało? No jak to facet, nie? To zapięcie. Nie, to trzeba mieć fazę, nie? Ale no. Mówię, nie, no trzeba sprawdzić, co to jest i za dwie dychy kupiłem. Nie żałuję, to jest tak jak, słuchajcie, ta słuchawka. Ile już używamy? Ponad tydzień, nie? Ja no. Jestem z niej bardzo zadowolony. Nie wiem jak domownicy tu, ale powiem wam, że naprawdę to był fajny zakup. Chociaż niekiedy na tych sklepach chińskich zakupy nie są takie trafne.
No tak. Można kupić coś, co jest, wiecie, no, ale no to jest jak w życiu. Ale wiecie, jak się wyda za coś 8 zł, a to jest bubel, to jakoś idzie to przeżyć, nie? Ale 140 zł, a to samo za 8 zł. Jak się czujesz, Marzenko? Sorry. Ale w sensie czego? No jak to ci leży na psychice? No na psychice mi tak leży, że chyba, no nie chyba, przepłaciłam, bo po prostu mogłam mieć takiego... Ale zobacz, jaka przebitka jest. Tak. Dobrze mieć taki punkt. No jest duża przebitka, aczkolwiek tak jak mówisz, tu też trzeba uważać z zakupami, no bo faktycznie na zdjęciu coś wygląda, a potem przychodzi wam taki szajs, że tak powiem, po naszymu i no, ale faktycznie tu jestem bardzo zadowolona, jak widzieliście, no rewelacją, no. Dobra. Także widzicie, u nas to jak to jest, od krówek po telefony i tak leci, a Marzena się bawi w profesjonalne pakowanie. No, a ja będę teraz pakowała krówki. A takie pakowanie? Nie wiem jeszcze. Nie wierzy, no dobra, a może tak zapakuję jakoś, nie wiem. A tu w kuchni się dzieje, robi się sok marchewkowy. Oj, dawno nie było soku, co Marzenko? Bardzo kiedy dawno. Ostatnio? Oj, dobra, lepiej nie mówić, ale bardzo dawno odświeżyliśmy, wróciliśmy do naszej super maszyny. Wolno. Wyciskarka wolnoobrotowa? Tak, wolnoobrotowa wyciskarka, super wyciska sok. Tak, a ja wam powiem, że ona ma dobre 6 lat. Albo 5. Tak coś mi się... Nie! Gdzie? Jak myśmy kanał zakładali 6 lat temu, to ponad 6 lat ma. Także ponad 6-letni sprzęt, który ostatnio też był zaniedbany, nieużywany. Tu marcheweczki kupione. Się ładnie będą nam, nie wiem jak to powiedzieć, chrupały. I powstanie pyszny soczek. No ale co z tego powstanie? To słuchajcie, wpadajcie na kanał Gotujemy albo na TikToka marzenajmarek.ty i się dowiecie, co można zrobić z odpadu, albo na Instagrama, tam w roleczkach też będzie dodane. Także co można zrobić z takiego odpadu, myślę, że część z was bardzo dobrze wie. A Marzenka już się przygotowuje. Tak, ja już mam składniki częściowo przygotowane, blaszkę szykuję. No i zabieramy się za pracę. Super postanie. No jest w ogóle, słuchajcie, 19:10, dopiero co wróciliśmy praktycznie z domu pół godziny temu, a my zaczynamy teraz dopiero nasze działania. No, co z tego powstanie, możecie teraz napisać w komentarzu, jak już wiecie. Proszę, sekret ostatniego przepisu, czyli ciasto marchewkowe, pokrojone. Ja bym powiedział bardziej nie sekret, co efekt. Dobra, efekt, sekret i dobra. Efekt jest bardzo dobry, że tak powiem. Wyszło pysznie. Ja wam powiem tak. Ciasto rewelacyjne, ale wiecie co tu daje efektu? Orzechy. Tak. Bo Marzena kiedyś robiła już takie ciasto marchewkowe, jeszcze na starym mieszkaniu, lata temu, wiecie, jak dinozaury żyły, ale było bez orzechów i było zupełnie inne, a te orzechy dodają takiego rewelacyjnego smaku. Tak, smaku dodaje i rzeczywiście ciasto wyszło super, jest pulchniutkie. Czekamy na wizytę. Powiem wam, że jeszcze robiłam karpatkę, ale tym razem no ja nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała. Coś mi nie wyszło z kremem. Ale wiecie, co ja powiem, co może być powodem? Co? Bo myśmy to ciasto marchewkowe robili w takim tempie wczoraj, bo nagrywaliśmy tego, no, TikToka, shorta, wszystko tam jest. A tu Marzenka sobie na spokojnie ciasto zaczęła robić i wszystko było dobrze, a dzisiaj mówi, ty coś nie tak z tym ciastem. No a co to Marzena wam zdradzi? Z kremem coś nie tak i nie wiem dlaczego, bo zrobiłam wszystko zgodnie z przepisem, a krem w karpatce ma taką konsystencję, jakby był zważony. A wiesz co ci powiem? Co? Może ty jesteś w ciąży i ci nie wyszło. Co? Nie. Ale tak mówią, nie? Przesądem jest też to, że jak kobieta ma te dni, to też nie powinna piec i różnych rzeczy, bo na pewno wyjdzie jej zakalec. Ale to są takie pierdoły. Także powiem wam, że krem mi nie wyszedł, nie wiem dlaczego, może ktoś mi tu podpowie. Wszystko robiłam zgodnie z przepisem i masło było mięciutkie, budyń był wystudzony, wszystko pięknie, ładnie, no ale... Wszystko było, ale nie wyszło. Jest to zjadliwe i dobre jest w smaku, bo to nie jest jakieś, wiecie... No, ale konsystencja już nie jest ta, wyczuwalna jest, delikatne są takie grudki. Marek tutaj chowa... A ja wam powiem, że my się już tych szafek zaczynamy nie mieścić. Szafek więcej niż na starym mieszkaniu, a już jak myśmy tu na początku zaczęli się pojawiać, to było 1-2 kubki. Teraz to kubków i szklaneczek tu jest tyle, a kto to kupuje? Że już się robią warstwy. Już no mnie to właśnie bierze, nie? A ja wam teraz coś pokażę. Zestaw lektur dla klasy 6. Postanowiłam kupić Michał się po prostu książki do domu. I pokażę wam co przyszło,
Niektóre mnie zaskakują, bo widzę je pierwszy raz na oczy. Dobra, Lem bajki robotów. Pierwsza w zestawie, super sprawa, bardzo fajna książka, jeżeli chodzi o taką literaturę fantastyczno-naukową, powiedzmy. Dalej, Hobbit Tolkiena, Felix, Ned i Nika, Rafał Kosik, nie czytałam, nie znam, no sorry, przyznaję się. W pustyni, w puszczy lektura, to już jest, wiecie, klasyk, noblista. Jedynie przytłaczające, co tutaj moim zdaniem skromnym, mogą być no, dosyć rozbudowane opisy, ale do przejścia. To jest coś, czego w ogóle nie znam, Doroty Terakowskiej, Władca Lwowu. Nie znam, to znaczy znam Dorotę Terakowską, ale nie znam tego tytułu, tej książki, także być może dzięki zestawowi lektur i to pochłonę. No i tutaj Piątkowska, która tu ma lala. Też książka zupełnie przeze mnie nieznana, tytuł mnie zadziwił, aczkolwiek mogę podejrzewać, czego będzie dotyczyła całość. Także, ale powiem Wam, z tego co tutaj jest i z tych książek, które znam, numer jeden dla mnie zawsze to będzie to. Tolkiena uwielbiam, Hobbit, a trylogia Władca Pierścieni to jest po prostu numer jeden. To jest tak piękna trylogia, że wczytywałam się w to i po prostu nie potrafiłam skończyć. Coś pięknego. No, o reszcie się, to znaczy, no, to znam, ale o tych, które nie znam, się nie wypowiem. Także taki zestaw lektur. Powiem Wam szczerze, że mam kontakt z osobą, która też ma szóstoklasistkę. I troszeczkę jest inny ten zestaw lektur, także nauczyciele chyba sobie dobierają według własnych, no nie wiem, przekonań, aczkolwiek oczywiście muszą się sugerować tą listą obowiązkową, która jest ustalona tam u góry. Także taki zestaw lektur, wprawdzie nie wiemy jeszcze, która będzie pierwszą lekturą, aczkolwiek trzeba będzie to pochłonąć, bo w 8 klasie będzie sprawdzian ze znajomości lektur z... no wszystkich lat, czyli 4, 5, 6, 7, 8, będzie co powtarzać. Dobra, tymczasem lubicie czytać? Ja uwielbiam. Czy lubicie czytać lektury? Ja czasami bardzo lubiłam, to zależy też na co trafiłam i co było zadane. Dobra, tymczasem wracam do kuchni i czekamy. Kto się tam tłucze w klacie? Kto się tam tłucze? Co? George, chcesz wyjść? Przecież dopiero wszedłeś. My musimy wyjść. George, no coś tak tłuczesz, no, no, co? Wyjdziesz, niedługo przyjdziemy. Dobra, a ja zaczęłam od takiego ujęcia krzesła już na stole. To znak, że będziemy zaraz włączać odkurzacz. Tylko Wam pokażę tutaj drobne dekoracje. Jeszcze jakiś czas temu w miejscu tego zielonego był wrzos. Ale powiem Wam, że wszystkie wrzosy, już Wam pokażę nawet, wszystkie wrzosy wylądowały na balkonie. Jeju, jak on się tłucze. Jeden, drugi i trzeci już więcej nie dokupię, oczywiście bez sensu. Dlaczego one tutaj wylądowały? No dlatego, że no strasznie się sypią. Ja je podlewam. Wprawdzie. Ale nie wiem, co jest przyczyną. No ten jeszcze tak ma, najbardziej chyba jest, ale dużo wody potrzebują to na pewno, więc je często podlewam. Ale stwierdziłam, że stwierdziliśmy może tak, że na stole za dużo tego wszystkiego i przeniesiemy je na balkon. Tu łatwiej też wszystko poodkurzać. One są sobie tu razem, dobra, niech są. I taki mamy wystrój. Tutaj te iglaki się przyjęły. Chyba też je ostatnio podlewałam. Nie chcę znowu przelać, wiecie? No i tutaj taka konstrukcja. Konstrukcja. O, też iglaczek opleciony. Czekajcie. No, tego nie widać tutaj, bo jest za jasno, ale wieczorkami sobie czasami zaświecimy. Dobra. O!
A pan co tutaj? Pozamiatam? Zamiatam podłogę. No tak. Bo panowie tu jak zwykle sianko wszędzie. Wiecie co, bo my zawsze przed wyjściem, tak, składamy ten koc, który mamy przed klatą. Bo to jest, słuchajcie, okazja, żeby wtedy posprzątać, nie? Żeby posprzątać, tak. Oczywiście trzeba tu pozamiatać, bo jakby tutaj przyjeżdżał odkurzacz, to on po prostu nie da rady sobie z taką ilością siana, różnych ziaren, wiecie, jedzonka. George aktualnie buntuje się przeciwko zamknięciu, no i próbuje przegryźć kratki. Kratę, ale niestety nie zakończy się to sukcesem, my to wiemy. Ale spoko, George. Wczoraj cały dzień byłeś poza klatką. Proszę, bierz przykład z kolegi. Rób cię grzeczny, Ej, no ale aż to. Dobra. No. Co się stało? Wysypało mi się do siano. No i mówiłam, że to jest po prostu szafa wstyd. A dopiero to sprzątałam. Nie. No dobra. Naprawdę. Dobra. Nie będę tego komentować. Po prostu specjalnie chyba to robisz, żebym robotę miała dodatkową. Nie, ja mam teraz robotę. Ale powiem wam jeszcze tak, że... A, wczoraj była Tosia i dziewczyny, no wiadomo, wiecie, tam jakieś swoje sprawy, interesy i tak dalej, pogadanki, no i potem, słuchajcie, nie wiem, co im odwaliło, ale wzięły się, w ogóle, zaczęły słuchać christmasowych pioseneczek. O, witamy! Nawet tą alachojneczkę przyniosłyśmy z balkonu. Przyniosłyście do pokoju, ale popatrzcie tutaj teraz na ten talerz, odsłoń to. Patrzcie, czy wy poznajecie tego pana? Ale ja ci powiem, że one nie były przed tobą. Jak to przede mną? A przepraszam, kto upiekł to ciasto marchewkowe z przyprawami już świątecznymi, jak cynamon? Chociaż cynamon tylko ale jest. Ale nie dorabiaj sobie, nie. Marek chce być, wiecie, on chce być królem, nie ma. To dziewczyny wczoraj miały taki plan. No wpadły na taki pomysł i tak już zapragnęły poczuć świąteczny klimat. Masakra, że wynalazły, słuchajcie, jakiś przepis i pieczemy pierniczki. Godzina 20, pieką pierniczki. No po prostu... No święta. Ale wiecie, jak im to ekspresowo poszło? Raz, dwa, trzy, już było ciało. No. Potem tylko bałkowanie, nie? Ale jeszcze, i powiem wam, że jeszcze zrobiły lukier. Na bazie lukru tradycyjnego białego dodały różnych tych, czekaj. Barwników. O, barwników. I powstały takie piękne kolory. Zresztą one też takie jakieś tie-dye są, wiecie? No takie, patrzcie, jaki fajny. Nie tie-dye, tylko ten. Jak to się nazywa? Marmur taki jakby. Taki marmurek ala. No i tu mamy oczywiście różne. A czekaj, to się skryło. Ta chojneczka jest śliczna. Tak, posprzątałeś, to tak, super. Także dziewczyny, już magia świąt, nie! Christmas! Ale one chcą przybliżyć, bo ja nie wiem dlaczego aż tak im wzięło. Ale ja wam powiem, że jak byłem w wieku Michasi, nawet byłem starszy, to już praktycznie jak się zaczynała szkoła, 1 września, to ja marzyłem o świętach. Co? Teraz z czasem coś mi się przestawiło i ja jakoś świąt Bożego Narodzenia, powiem wam, nie, że nie lubię, ale mnie tak mierzą. Na przykład uwielbiam święta wielkanocne, bo dzięki temu już wiem, że za niedługo będzie wiosna, lato i wiecie. A tu mnie to dobija, bo jak potem po świętach przychodzi styczeń, nie? To jest taki okres do mnie. Ja mam trochę inne podejście. Mnie cieszą jedne i drugie święta, jak to mnie. W każdym z tych świąt jest ukryta jakaś inna prawda, o tak powiem. I już nie będę się zagłębiać. I ta prawda jest zawsze... radosna. To jest zawsze radosna prawda. Ale wiesz, co to może być? To, że wielkanocne święta się bardzo zrobiły takie komercyjne. A które się nie zrobiły? No Boże ale, Narodzenie? Słuchajcie, Boże Narodzenie, święta wielkanocne... Przepraszam, co ja powiedziałem? Nie, no faza. Święta Bożego Narodzenia zrobiły się komercyjne. O, tak to miało być. Bo zwróćcie uwagę na to, że teraz jest wrzesień, a już święta są w sklepach. Już ozdoby, już kalendarze. A po nowym roku będziesz miał zajączki. Słuchajcie, co niektórzy na YouTubie już kalendarze otwierają od września. Od sierpnia nawet, a nie wiem, czy nie w lipcu ta jedna. To już, słuchajcie, robi się takie, że za niedługo, wiecie, zaczną się wakacje i się święta Bożego Narodzenia zaczną. I takie przytłoczenie po tym jest. No nie, takim jest moje odczuciu. A wielkanocne. O, z wielkanocnymi tak nie ma. Ja mam wrażenie, że święta wielkanocne wcale nie są tak komercyjne jak święta Bożego Narodzenia. Bo święta Bożego Narodzenia bardzo napędzają, wiecie, biznesy. A wielkanocne raczej są tak gdzieś z boku. A jeszcze wracając do tego, słuchajcie, tak jak byliśmy w lipcu,
nad morzem, słuchajcie, gdzie ludzie myślą o wakacjach, o słońcu. Wchodzę do sklepu, a tam w TK Maxie co? Halloween. Nie, no dobra, tak będzie, ale wiecie co? Nie, no nie. Muszę to zrobić. Będzie test na żywo. A to daj, no to... Chojneczka. No tak, tak masz lecie. Tak? No to jak na TikToku. I jak? Zachwyt jak na... Dobre. Ale lukier cytrynowy, uuu. Aż tak? Daj no. Spróbuj. Wczoraj miałem zęby, więc muszę spróbować. Takie dobre. Ale dobre. Jest ten posmaczek, tylko... Ale nie są może tak kwaśne. Lukier jest cytrynowy, ja wyczuwam. No tak, ale dobra. Ale no nie jest taki kwaśny, ale jest wyczuwalny. I miękkie są. Ale aczkolwiek powiem wam, że mnie nie za bardzo pasuje lukier cytrynowy do pierniczków. Wolałabym taki, wiecie, tradycyjny. Ale dziewczyny, i już się umówiły, wiecie, że będą halloweenowe też robiły coś tam, jakieś wypieki. No też takie pierniczki, tylko że w stylu halloweenowym. Takie kółko mamy i tam taką linkę Także, no, ale nawet są foremki były w tych Maxie, ale nie wiem, czy już teraz skupisz, bo tam i wiesz, gdyby nie to, że nie wiecie, czas gonił, to one by tutaj w tej kuchni do północy urzędowały. Także umówiły się już na jakiś czas, to będzie taka nocka już, wiecie, halloweenowo przed to, dobra. Już będzie wtedy więcej czasu. A jeszcze wam pokażę, patrzcie, rozmrażam kurczaka. Chwilę z kurczaka. Bo ja wam powiem szczerze, że tak. Co kupię, coś tam zrobię. Ale część... Ale ja mam z tego jutro zrobić obiad? Nie. Dzisiaj będzie taka, powiedzmy sobie, obiado-kolacja. Bo mam placki tortilli właśnie. Bo odkryłam, że one już tu leżą dosyć długo. A są jeszcze ważne? Tak, one są ważne. 17 października, także wieloziarniste takie fajne. Także przysmażę kurczaczek, mamy sałatę, daj, mamy daj. Posmakowało. Mamy pomidorki, wiecie, balkonowe, jeszcze trzeba je zajadać. Do tego dodam cebulkę, zrobię taki jakiś sos na bazie jogurtu, majonezu i czosnku i sobie zrobimy takie fajne tortille. Co ty na to, Marek? Lubisz? Lubię. Ty kurczaka nie za bardzo. Ja kurczaka nie za bardzo, ale czemu ja się pytałem, słuchajcie, bo jutro jest pierwszy dzień. Czemu? Od przed wakacji, kiedy ja zostaję w domu, jadę z nimi rano i na mojej głowie jest obiad. No a co może być obiadem? No, wiadomo, chińszczyzna! No jakie słowinko. Czyli będzie tak, będzie indyk, bo ja kurczaka nie lubię kupować, będzie indyk na pewno. Słowinka. Będą warzywa na patelni. No nie wiem, czy nawet w lodówce jeszcze nie ma sprzed wakacji. Trzeba by było zużyć je, no. Do tego będzie makaron ryżowy, jakieś tam sosy sojowe, coś wymyślę. I tak jutro obiad i standardowo jak już, wiecie, jak wracają, to ja wiem, kiedy wracają, wszystko mnie informuje. Jest? Ale to ale nie, no takiej ilości, to ja kobiet obiadu nie ugotuję. Słuchajcie, przyjdą, będzie standardowe hasło, jakie jest, jak wychodzicie z windy? Kawki, herbatki. Ale wiesz, co ci powiem, że mnie się zawsze z twoimi obiadami, no bo to akurat przypadało na ten czas taki, kojarzyła lemoniadka też, że robiłeś lemoniady. Ale teraz już tak nie za bardzo pasuje. Ale czy wy się czujecie na siłach? Jest jesień, już nie ma lemoniad. No to mówię, no ale zimowa. No, coś, jakiś napój by się przydał do obiadu. O, kompocik, ja mam porzeczki. Ktoś mi chce tu dołożyć dodatkowych obowiązków, a ja muszę iść jutro na zakupy rano. Posprzątać mieszkanie wtedy. Ha, ha, ha. To ale już jest proces. Ja dostałam ten, porzeczkę. Jaką? Porzeczkę, owoce dostałam, to zrobimy kompot na jutro. A, no to ty zrobisz kompot. O, i będzie kompocik bardzo dobry. Ja lubię kompociki. Ja też, uwielbiam. Także jutro zostaję pierwsza w domu, a we wtorek już niestety nie, bo jadę z nim, bo jadę do fryzjera. Będzie piękne cięcie. Zajęć. Tak. Będzie, jak to było? Kreska? Coś tam tak było. Kreska fresh, włos fresh i będzie takie cudo. A ja widzę, że tutaj znikają pierniczki nie, pyszne. Pierniczki. Ja tylko tu jest ten mój mały kawałeczek. Powiem wam, że naprawdę bardzo dobry. Także Tosia, super wam wyszło. Ale będzie zajadanie. Przyjdziemy po południu, to zrobimy sobie do kawki. Ale taką miniaturkę, co by można było napisać w tytule? Wesoło świąt. Czekam już na święta. Nie, także nie. Ja jeszcze nie czekam na święta, ale dziękujemy wam za oglądanie vloga. Będziemy się żegnać. Koniecznie dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia i pa!